Dawno nie było odcinka, ale z tego co pamiętam, to po tym ostatnim to jakieś niezłe jajca się działy, bo ktoś chyba straszył mnie sądem. Ktoś straszył mnie sądem za to, że pokazałem, jak nie trafia na pustą bramkę. Ktoś tam był chyba metr przed pustą bramką i nie trafił. I to miało wszystko zakończyć się w sądzie. No nie wiem, na razie czekam. Żadnego wyzwania nie dostałem. A w ramach oczekiwania na to wyzwanie pozwolę sobie Państwa zaprosić na kolejny, 13 już chyba odcinek przeglądu lig ujowych, czyli przypomnę, magazynu o rozgrywkach jeszcze gorszych od Ekstraklasy. Tak, są takie rozgrywki. No ja dobra, no skoro straszą sądami, no to nie będziemy pokazywali, jak ludzie na pustą bramkę nie trafiają. No chyba, że zrobimy wyjątek. Dzisiaj zrobimy wyjątek akurat, bo ktoś tam kiedyś podesłał filmik. Zawodnicy zespołu siódmoligowego Sopocki Potok Kamionka podesłali fragmenty swojej rozgrzewki. No i co zrobić, skoro z tej rozgrzewki najbardziej podobały mi się takie sytuacje? No, sytuacja numer 1. I sytuacja numer 2. No to rzeczywiście takie sytuacje dobre na rozgrzewkę, a teraz wędrujemy w poszukiwaniu dobrego futbolu na wyspę Gozo. To jest wyspa maltańska, ale mają oddzielne rozgrywki. Przejrzałem kilka skrótów, no i co ja mam Państwu pokazać, skoro najbardziej podobała mi się na przykład taka sytuacja. Tak grają na wyspie Gozo. Nie wiem, jak grają w południowej Afryce, w niższych ligach, no ale mogą grać podobnie, bo ostatnio jeden z kibiców delikatnie się zbulwersował. No, tak przynajmniej wynika z tego nagrania. No taki pan samochodzik. Jakby ktoś kiedyś planował nakręcić film Pan samochodzik i piłkarze, no to polecam to ujęcie z ligi południowej Afryki. Wracamy do wątku czysto piłkarskiego. No nie będziemy już pokazywać, jak nie trafiają na pustą bramkę. Będziemy chwalić. O, teraz będziemy chwalić. Będziemy chwalić golkiperów. Jako pierwszego chwalimy golkipera z Armenii za to, że prawie to wyjął. A teraz jeszcze większe brawa należą się dla golkipera zespołu Grenoble. To jest druga liga francuska i ten bramkarz zrobił tak. No i dupa, nie będzie drugiej ligi francuskiej. Dwa razy próbowałem dodać filmik z tym fragmentem, no ale YouTube stwierdził, że niestety nie mam praw autorskich do drugiej ligi francuskiej. No nie wiem, wydawało mi się, że to kiedyś kupowałem i mam, a tu nagle YouTube stwierdził, że nie mam i te filmiki mi kasuje. Więc jak ktoś chce zobaczyć tę bramkę Grenoble, no to może tutaj będzie w zakładce link, jak mi się uda dodać, albo wpiszcie sobie po prostu w YouTube'a Grenoble i to wyskoczy. A zamian za bramkę z ligi francuskiej powędrujemy na naszą ukochaną wyspę Guam. No tam też prawie wyjmują, zobaczymy sobie dwie sytuacje. Najpierw taki strzał z dystansu, że bramkarz naprawdę był blisko. A ta druga akcja, która już za chwilę, to nie gorsza jest od tej z Francji. Tak, grają na wyspie Guam. No dobra, koniec erraty, powracamy do programu pierwotnego. A teraz wędrujemy w miejsce, gdzie tego typu sytuacje byłyby chyba bardzo mile widziane. Przynajmniej bardzo niemile widziane są sytuacje, gdy bramkarze coś bronią. Była taka głośna sprawa kilka tygodni temu w trzeciej lidze tureckiej. Tam w meczu był remis, 90. minuta i rzut karny. Brawo, be! Bramkarz broni i wszystko bardzo ładnie. Ale co? Za wcześnie się ruszył. I za to dostał żółtą kartkę. Karny, powtarzamy.
głowę! Brawo! No i brawo, obronił po raz drugi. No tylko po raz drugi się trochę za wcześnie ruszył. Druga żółta kartka, no i wyleciał z czerwoną. A w bramce stanął obrońca. I co? Brawo! Brawo! No i teraz sędzia się poddał. No już chyba skończyły mu się pomysły. Jak doprowadzić do strzelenia gola? No koniec, no. Spotkanie zakończyło się remisem. A w Turcji też ostatnio się jeszcze coś działo. A nie, no tam jakiś pies po boisku latał i to nawet chyba w takiej wyższej lidze. Bu arada sağda bir köpek var, inanılır gibi değil. O serbest vuruşu kullanmak istedi. Topu da hala bırakmıyor. Topu hakim. Ale co tam ciekawego z tego, że pies latał? To jest taki standard. No, a teraz powędrujemy tam, gdzie, no, gdzie żaden psiak akurat latać nie chciał. Dlaczego? No nie wiem, co mogło zniechęcić okoliczne pieski, żeby polatać za piłką w czasie tego meczu. Takie warunki panowały na meczu 8 ligi w okolicach Walencji. No, ciekawe, czy w Polsce takie boisko dopuściliby do gry. Ja bym na to pieniędzy nie postawił. Jak już o takich nietypowych boiskach jesteśmy, no to wędrujemy teraz do Antigły i Barbudy. Bola almost seems to have been held back there. And an opportunity and an opening here for Five Islands. Player goes down, free kick. No niby nic niezwykłego, zwykłe boisko, tylko że linii tam nie widać. Był karny czy nie? Was that inside the box? I think it's outside, just on the line. No i nie wiem, czy jest jakaś zależność, ale może jakaś jest. Może jak się nie narysuje linii, to w meczach padają ładniejsze bramki. Bo taki gol padł w tym spotkaniu. For, it's 23 points for Green Bay Hoppers, looking for the shot here. And what a goal! Is... Oh, that's not... Wow! Ha, i to nie było jeszcze najlepsze trafienie w tym spotkaniu. Zobaczcie to. Here's an opportunity, looking for a counter-attacking move there, but Five Islands get back position. Shot on goal! Oh, goal! Oh my God! What a goal! Orzesz, orzesz, nie? Tak grają w lidze Antigły i Barbudy. Ładne bramki cieszą. No to teraz może jakieś cieszynki pokażemy. That run, the last minute run. And what a celebration by Emery Wiekure. Dość oryginalna radość bramkarza z ligi kenijskiej. Zobaczmy to jeszcze raz. Można się kulturalnie cieszyć? Można. Tak świętował zdobycie gola bramkarz z ligi kenijskiej, a teraz zobaczymy trenera z ligi Zanzibaru. No co, no cieszył się ze swoimi kibicami po wygranym meczu. No. A jak już jesteśmy przy takich czułościach, to wracamy do Francji na mecz niższej ligi. Tam dość nerwowo było w czasie spotkania, więc zawodnicy postanowili sobie wyjaśnić co nieco po meczu. Przed budynkiem klubowym starło się dwóch zawodników. Jaki jest tego efekt? Jeden dostał karę 5 lat zawieszenia, drugi dostał karę 5 roku zawieszenia. A za co? Za to, że się starli, a jeden drugiego ugryzł w penisa. No i tak, i teraz kto ma gorzej? Ten, który ugryzł w penisa i dostał 5 lat kary, czy ten, który dostał 5 roku kary i ma na chuju 10 szwów? Ja rozumiem mieć 9 szwów na fiucie, ale 10? No dobra, tym miłym akcentem kończymy to wydanie przeglądu lig chujowych. No, może niedługo będzie następne. Tak mi się wydaje, że niedługo będzie następne. Jakby ktoś miał jakieś nagranie, które mogłoby się w tym magazynie pojawić, to zapraszam do kontaktu. Jak ktoś podeśle i to wykorzystam, to ja standardowo będę nagradzał taką osobę bonusem 50-złotowym do gry w Forbecie. Dziękuję, to tyle na dziś, a pod filmikiem standardowo jakieś reklamy pewnie umieszczę, jakiś spam, no bo jak?